Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. W dzisiejszej Ewangelii pojawia się pytanie o to, komu służymy, za kim idziemy, za czym idziemy, komu oddajemy swoje serce, bo służba to przede wszystkim oddanie swojego serca, a nawet powiedzmy szerzej, to jest oddanie swojego życia. Stąd w czyje ręce ja oddaję swoje życie, temu służę. Ewangelia mówi o ludziach dobrze i źle żyjących, o sądzie ostatecznym i o miłości bliźniego. Życie nasze trzeba traktować bardzo poważnie i być świadomym konieczności podejmowania odpowiedzialnych wyborów. To, co teraz robimy, ma znaczenie nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Nasze obecne życie, ono rzutuje na wieczność. Jakie to życie, taka wieczność? Bóg rozciąga przed człowiekiem dwie drogi. Jedna prowadzi do życia, czyli nieba, a druga jest drogą śmierci, prowadzącą do piekła. I każdy nasz wybór, każda decyzja, każde pominięcie, zaniedbanie dobra jest poruszaniem się po jednej z tych dróg. Stąd bardzo ważne jest stosowanie się do zasady: cokolwiek czynisz, czyń dobrze i wypatruj końca. Co możemy przeżyć, kiedy staniemy na sądzie Bożym? Może zaskoczenie? Zdziwienie? Okazuje się, że zaskoczeni mogą być zarówno ci, którzy weszli do Królestwa Bożego, jak i ci, którzy zostali potępieni. Kto wejdzie do Królestwa Bożego? Ten, kto okazuje miłosierdzie. Czyniący miłosierdzie często nie są świadomi, że poruszają się po drodze prowadzącej do nieba. Oni czynią, no bo tak trzeba,
ponieważ staje przed nimi człowiek, który potrzebuje od nich wsparcia, więc je dają. Kim są potępieni? Oni zapewne znają Jezusa i mogą przeżywać zaskoczenie Jego wyrokiem. Wiele czynili dla Pana, lecz nie mieli na uwadze tych, którzy potrzebowali miłosierdzia. Czasem człowiek, okazując innym pomoc, ma na uwadze przede wszystkim samego siebie, jakiś doraźny, czasowy rozgłos. Stawiają pytania, w których możemy wyczuwać rozczarowanie, wyrzut skierowany w stronę Pana Boga. Ci, którzy otrzymali miejsce po stronie prawej, odnieśli zwycięstwo nad sobą, czyniąc to, co sprawiedliwe w oczach Pana Boga. Okazywali miłosierdzie swoim bliźnim. Jezus mówi wyraźnie, że do nieba można wejść przez dobroć i miłosierdzie świadczone innym ludziom. Bóg pragnie być kochany i wielbiony wprost, ale też przez tych, których stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. To nasze odniesienie do Pana Boga bardzo mocno sprawdza się w naszym traktowaniu bliźniego. Zatem Jezusa karmimy, dajemy Mu pić, przyjmujemy Go do swoich domów, okrywamy Go w czasie chłodu, idziemy za Nim do więzienia. Jezus jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek, oczekujący naszego wsparcia i hojności. Pomyślmy, jaką drogą teraz idziemy? Drogą miłosierdzia, która prowadzi do nieba? Czy drogą zatraty, całkowitego skupienia się na sobie, pychy i zapomnienia o tych, którzy pomocy potrzebują?